Siemaneczko, witam was serdecznie. Kolejny materiał newsów, standardowo niedziela 12. Na starcie wam mówię, za tydzień nie będzie newsów. Niestety, tak wypada, tak wychodzi. Także przynajmniej nie będzie w niedzielę. Może będą w innym terminie, ale o tym jeszcze pogadamy zgodnie z harmonogramem, więc na razie się wstrzymuję z jakimiś tutaj deklaracjami. No i myślę, że od razu możemy jechać z tematem. Jak wiecie, PSVR 2 jest całkiem drogim sprzętem, całkiem fajnym sprzętem, tylko sprzętem niewspieranym przez Sony. Samo w sobie Sony. Teraz co prawda troszeczkę ma być gierek, ma być Metro, ale dostaliśmy informację z blogu PlayStation, że VR będzie wspierany, testują wsparcie dla gier pecetowych. I już wam tutaj przeczytam fragment z bloga PlayStation. Ponadto z przyjemnością informujemy, że obecnie testujemy możliwość uzyskania przez graczy PSVR 2 dostępu do dodatkowych gier na PC, aby zaoferować jeszcze większą różnorodność gier oprócz tytułów PSVR dostępnych na PS5. Mamy nadzieję, że to wsparcie będzie dostępne w 2024 roku, więc bądźcie na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami. Wiecie, sprzęt się nie sprzedał najlepiej, gier też nie ma za dużo, a PSVR będzie można podpiąć, teraz się da podpiąć przez USB-C. Tylko nic dalej z tym się nie dzieje, więc wydaje mi się, że po prostu sprzęt Sony dostanie odpowiednie sterowniki, żeby komputer wykrył i wtedy będzie można grać. Ja jestem całkiem zadowolony z tej decyzji, ponieważ mam trochę gierek VR-owych, na przykład pierwsza Senua mam w wersji VR-owej na Steamie, więc bardzo chętnie bym sobie przeszedł taką gierkę. Residenty też. Why not? Może być całkiem ciekawie. Jak wiecie, niedawno wyszła gra Suicide Squad Kill the Justice League. Gra, usługa. No, nie najlepszych lotów. Powiem wam, że aktualnie średnio na Steamie gra 800 osób tą grę. Dyrektor finansowy Warner Bros. Discovery przyznał, że gra nie spełnia oczekiwań firmy. Wychodzi, że się nie sprzedała najlepiej, albo w ogóle nie ma zainteresowania. Ja się totalnie nie dziwię, no bo to jest kolejna gra, usługa, która spaliła na panewce. I w ogóle sam koncept robienia gry, usługi, jakby nie można było, wiecie, zrobić gry z rozbiciem na rozdziały, że w tym lata ta banda tych, wiecie, czterech, tak jak jest, nie wiem, Strażnicy Galaktyki, tak? Tylko że w Strażnikach gramy ciągle jednym. Tu co rozdział byśmy dostawali innego zawodnika i później na finał byśmy mogli sobie wybrać, w którym chcemy grać. Tak bym to zrobił. No ale ja nie jestem twórcą gier, więc to ja mogę wam powiedzieć. Suicide Squad jest niewypałem po prostu. I myślę, że serwery może jeszcze przez rok będą hulać, a potem je Warner zamknie. No i też wiecie, no nie ma co się dziwić dla Warnera, że zamknie te serwery, no bo ta gra nie będzie dla nich opłacalna. Ale że oni to dopiero teraz odkryli, to ja im gratuluję bardzo szczerze z tego powodu. Dostaliśmy premiery gier, które zapowiedział Microsoft. Pentiment już miał premierę, bo 22 lutego premierę miał na Switcha i na PS5. Hi-Fi Rush 19 marca na PS5. Grounded 16 kwietnia na PS5 i Switcha Sea of Thieves 30 kwietnia na PS5. I myślę, że gracze PS5 będą zadowoleni. I tu nie chcę żadnej szydery robić, bo mógłbym teraz powiedzieć, że no, nie macie w co grać playkarze, to będziecie mieć w co grać. Dla mnie, szczerze mówiąc, to jest dobra sytuacja, bo te gry też będą wychodziły z crossplayem, więc Sea of Thieves będzie można grać na każdej platformie z każdym innym graczem, który ma tę grę na innej platformie. Dla mnie ideolo, bo na przykład kolega, jeżeli będzie miał kumpel, który ma PS5, będzie chciał sobie kupić Sea of Thieves
ja na PC-cie będę mógł sobie z nim popływać, dodatkowo jeszcze kumpel, który ma Xboxa, będzie mógł do nas dołączyć i możemy sobie razem pływać bez żadnych problemów. I to jest wizja gier, którą chce Phil Spencer wykreować. No i zobaczymy, jak mu to wyjdzie. I też taka ciekawostka, oglądałem ostatnio materiał CD Action, bo tak wiecie, napinamy się, że PS5 to są głównie ekskluzywy, a ekskluzywów tylko na PS5 od daty wydania konsoli, pomijam, że tam był covidowy okres, no to tych gier jest 13. Większość ludzi gra w multiplatformówki i taki jest, no takie tak tabelki pokazują, tak pokazuje analityka. Dlatego mi się Microsoft wyszedł z tym krokiem do przodu, no bo gry na większej ilości platform oznaczają, że możesz ich więcej sprzedać, tak? No pomijając Xboxa i PC, bo to masz w Game Passie te gry. Namco Bandai pokazało nam zwiastun pierwszego DLC do Elden Ringa, który będzie się nazywać Shadow of the Erdtree. Oczywiście, jak to wiecie, zwiastuny Soulsowych gier za dużo nie widać. Fajnie jest pokazana animacja kopnięcia i szybkostrzelna kusza. Jeżeli chodzi o fabułę, za wiele nie wiemy. Czy wiemy coś o dacie premiery? Jeśli chodzi o datę premiery, będzie to 21 czerwca. Także nice, bo oczywiście to wychodzi na PC, PS4, PS5 i Xboxy, też One i Series XS. A cena dodatku będzie oszacowana na 169 zł. Pojawi się również wersja Game of the Year Edition, która będzie zawierać podstawkę i dodatek. I to całość będzie kosztować 329 zł. Mówię tutaj o cenach Steamowych. Całkiem nice. Bo ja oczywiście jestem nie Soulsowcem, więc wybaczcie, że się nie jaram. Totalnie Soulsy nie jest moja. To nie jest totalnie mój temat, ale no, gra jest na tyle duża i no, w sumie goty, tak? Wcześniej Game of the Year nagrodę dostał Elden Ring, więc warto o tym wspomnieć. No, fajnie, że takie gierki się rozwijają, fajnie, że takie gierki znajdują nisze. Dużym hitem okazuje się gierka Helldivers 2, która na PC no, ma 388 tysięcy graczy. Tylu pojawiło się na Steamie i to się pojawiło, moi drodzy, kilka dni temu. Także ilość osób, które grają w tą grę, jest duża. Gierka przyjmuje się dobrze. Sam się zastanawiam, czy nie zainwestować w Helldiversy, bo gierka wygląda fajnie. Fajnie się strzela, ale wiadomo, że to jest też koopowa, więc wiadomo, że w ekipie będzie na pewno raźniej. No ale zobaczę, może ktoś będzie jeszcze zainteresowany i sobie byśmy postrzelali elegancko do potworków. Takim właśnie w stylu Żołnierzy Kosmosu, to dla mnie tak najbliżej ta grama, tak klimatycznie. Daliśmy zwiastun bardzo ciekawej, zaskakującej gry, która się nazywa Kingmakers. I w tej grze przenosimy się z czasów współczesnych do czasów średniowiecznych. Sam w zwiastunie samo jest zaskakujące, że nagle się pojawia samochód, który przejeżdża przez średniowieczną bitwę. Gierka ma być osadzona w Anglii 1461 roku, czyli to jest okres wojen dwóch róż pomiędzy Lancasterami i Yorkami. Nie ma daty premiery, jest tylko podane ogólnikowo, że premiera jest celowana na ten rok. No wygląda to śmiesznie, gierka na Unrealu 5, więc jeżeli ktoś jest fanem silnika, to why not? No, jestem zaskoczony pozytywnie całkiem, jeżeli będzie na jakiejś promocji, może sobie zaryzykuję, ale tak ogólnie to
całkiem zaskakująca po prostu koncepcja, tak? No i pewnie to też będzie multiplayerowe, no bo to tak wygląda, jak taki multiplayerowa rzecz. Mamy jeszcze ciekawą rzecz, ponieważ pojawił się Nintendo Direct. Na tym Nintendo Direct dostaliśmy właśnie informację o Grounded, dostaliśmy informację o kilku innych gierkach, ale na przykład mnie najbardziej zaciekawiło, że wychodzi klasyczny Battlefront na Switcha i będą uruchomione serwery. Pytanie, czy będą uruchomione tylko serwery na Switchu, czy też na innych? Czy ta w ogóle ta gra powróci do żywych? Jeżeli powróci, to będę bardzo zadowolony. Bo bardzo, ale to bardzo lubię stare Battlefronty. To moim zdaniem były dużo lepsze od tych współczesnych. Te współczesne tylko dobrze wyglądały i to tyle. Dostaliśmy też informację, że pojawi się, moi drodzy, Kingdom Come Deliverance na Switcha. Tak duża gra na Switchu. No, obawiam się, że no nie będzie najlepiej wyglądać albo najlepiej działać. Kibicuję na pewno, żeby się, żeby dobrze działała, no bo wiadomo. Pojawia się, też mamy tutaj Rare Nintendo Online Collection, czyli te stare gierki, właśnie stare Battletoadsy. Dużo takich właśnie starszych gier. No i ogólnie, no tak najbardziej mnie właśnie zaskoczyło Kingdom Come. Tu się też dowiedzieliśmy właśnie o premierach i Grounded, i Pentimentu. No i ten Battlefront. Ten Battlefront chyba największą był tutaj ciekawostką. No bo kurczę, te stare Battlefronty każdy z sentymentem kojarzy, każdy z sentymentem wspomina. Więc kurde, nice. Jestem bardzo, bardzo zaintrygowany, jak to się dalej potoczy. No cóż, dzisiaj troszeczkę krócej niż zwykle, ale mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, także dziękuję wam bardzo, trzymajcie się. No i standardowo, wieczorem wrzucę rozkład jazdy na następny tydzień. Będzie Heroesowo i myślę, że chyba sama czwórka będzie z Heroesów. Trójkę sobie na razie zrobimy tydzień przerwy i następny tydzień będzie tylko Heroesowo-trójkowy, także trzymajcie się i do następnego. Cześć!